Dobry wieczór, wspaniałości z nieba, ponownie Mariusz Szlachta. Chciałbym dzisiaj porozmawiać troszkę z wami o chrzcie ogniem. Zatytułowałem ten WZN jako ochrzczeni ogniem. Oczywiście czytamy w swoim Słowie Bożym w Nowym Testamencie, kiedy Pan Jezus będzie chrzcił nas Duchem Świętym i ogniem. I o ile wiemy, czym jest chrzest Duchem Świętym, o tyle czasem mamy problem i różne zrozumienia, czym jest ten chrzest ogniem. Jest to nic innego jak ogień doświadczeń, który kształtuje w nas charakter Jezusa Chrystusa. I tak, każdy chrześcijanin chciałby być użyteczny dla Boga. Tutaj pełna zgoda, wszyscy się zgadzamy, każdy chce być jak najlepszym sługą naszego Pana. Pracujemy nad sobą, by wyeliminować rzeczy, które się Bogu nie podobają. To kolejna rzecz, którą winniśmy robić, ponieważ nie mamy spoczywać na laurach, nie mamy myśleć, że Pan Bóg wszystko za nas zrobi, ale właśnie mamy wprowadzać w czyn to, co czytamy w Bożym Słowie. Natomiast są rzeczy i cechy charakteru, których sami nie będziemy w stanie wyprodukować albo zmienić. No i kiedy o nich wiemy, to wtedy modlimy się do Boga i tak często myślimy sobie, że Bóg odpowie na tą modlitwę, pstrykając swoje palce i nagle staniemy się tacy, jakimi byśmy chcieli być. No ale u Pana Boga to często tak nie jest. Choć pewne rzeczy faktycznie, kiedy naradzamy się na nowo, zmieniają się. Jakby po prostu Bóg pstryknął w palce, o tyle niektóre nasze przywary, niektóre rzeczy, które nosimy, potrzebują czasu na zmianę. Potrzebują tego, aby Bóg z nami pracował, a czasem niektóre rzeczy zrobił w nas, ale nie jakby za pstryknięciem palcem, ale właśnie przez doświadczenia, które nas spotykają. I taka historia właśnie wypalania człowieka towarzyszy wszystkim tym, którzy chcą podążać za Bogiem i Bóg ma dla nich plan, że będzie ich używał. Na przykład Mojżesz, wiecie, to był człowiek mega wykształcony i w momencie, kiedy miał 40 lat i zabił Egipcjanina, musiał uciekać z kraju i trafił do kapłana midiańskiego, do Jetry i tam przez kolejnych 40 lat musiał nabywać pokory, nabywać tego, w jaki sposób pasie się owce, nabywać tego, w jaki sposób być pod autorytetem kogoś, kto był niższy jakby rangą społeczną. Musiał też wyrzec się tego, że kiedyś miał pewną pozycję na dworze Faraona i teraz już jej nie ma. Tego wszystkiego musiał się nauczyć. Józef musiał przejść trudne doświadczenia, aby sny, które miał od Boga o samym sobie, nie stały się mu sidłem. Musiał nauczyć się posłuszeństwa Panu Bogu przez te trudne chwile, które wycierpiał. Musiał nauczyć się wybaczenia swoim braciom. Kiedy Józef mówi, że Bóg przez te trudne doświadczenia jakby przeprowadził go ku ratunkowi, to pewnie gdyby to spotkanie Józefa z braćmi nastąpiło tuż po tym, jak oni go sprzedali, przepraszam, tuż po tym, jak oni go wrzucili do studni, to pewnie takie słowa nigdy by nie padły. Nauczył się wierności Potyfarowi, kiedy nie cudzołożył z jego żoną. Nauczył się zarządzania przez to, kiedy trafił do więzienia, to tam nawet zarządzał tym więzieniem. Te doświadczenia, przez które przeszedł Józef, doprowadziły do tego, że był w stanie w pewnym momencie swojego życia stanąć na dworze Faraona, być drugim człowiekiem w całym Egipcie i być w stanie uratować swoich bliskich. Dawid. Kiedy czytamy o Dawidzie, kiedy przychodzi tam do tej doliny, w której toczyła się walka między Filistynami, kiedy, wiecie, ta cała historia z Goliatem, i wypytuje, co tam może się wydarzyć, co tam dostanie ten, który pokona Goliata, to jego bracia reagują na to w taki sposób, że oni mówią: znam twoje zuchwalstwo. Dawid był prawdopodobnie jednym z tych upierdliwych na tym świecie. Bracia prawdopodobnie czasem mieli go dość. Po pokonaniu Goliata jednak przybył na dwór Saula i tam grał Saulowi. Dawid musiał uczyć się znosić to, że
że ktoś nad nim też panuje i zachowuje się ten ktoś w sposób zagrażający życiu Dawida. Bo taki był Saul, przecież on rzucał w niego włócznią, kiedy ten grał. Dawid musiał iść na niejedną wojnę. Jak to wiadomo, że na wojnie człowiek musi zabijać innych i sam musisz dbać o to, aby nie stracić życia. Wiecie, dzisiaj byśmy powiedzieli, że to nie jest Boże błogosławieństwo, że gdzieś jest wojna i ktoś idzie na wojnę. A jednak Bóg był z Dawidem, posłał go na te wojny, dopuścił do tego, żeby Dawid tam był. Dawid nie zginął, ale zyskał sobie sławę. Z tych trudnych warunków Bóg zrobił coś dobrego i nauczył Dawida, jak być wodzem. Kiedy Dawid musiał uciekać przed Saulem, musiał dorosnąć do bycia królem. I tak w pewnym momencie dowiadujemy się i czytamy w Bożym Słowie w pierwszej księdze Samuela, że kiedy Dawid przybył do Adulam, tam zgromadziło się 400 mężczyzn koło niego. I to nie byli ludzie o dobrej randze społecznej. To byli ludzie, którzy mieli problemy finansowe. To byli ludzie, których dzisiaj nazwalibyśmy może marginesem, wyrzutkami. I właśnie oni przyszli do Dawida. To nie były łatwe chwile, ponieważ wtedy na Dawidzie spoczął odpowiedzialność zadbania o tych ludzi. Kiedy Saul gonił Dawida, i wiemy o tych historiach, w których na przykład Saul wchodzi do jaskini, a tam Dawid mógł go po prostu zabić. I takich historii było kilka, właśnie o tym opowiadających. Dawid nie targa się na życie Saula. Dawid musiał przez te doświadczenia nauczyć się też bojaźni i zachować tą bojaźń przed Bogiem, aby nie wyciągnąć ręki zbyt szybko po to, co Bóg Dawidowi obiecał. Przecież pamiętamy, że Dawid wiedział, że będzie królem, ponieważ prorok Samuel namaścił już go lata wcześniej. Kolejne doświadczenie. Gdy Dawid musiał przełknąć gorycz i wielkie obciążenie. Pamiętamy tą sytuację, kiedy Dawid ucieka do kapłana Abiatara, gdzie ten, przepraszam, kapłana Ahimeleka, gdzie ten daje mu chleby pokładne, którymi mógłby on najeść się i ludzie, którzy są z nim. Tam był pewien Edomita, który doniósł o tym wszystkim Saulowi, i wtedy Saul zdecydował się zabić kapłanów. I właśnie jednym z tych kapłanów był Ahimelek. Później Abiatar, syn Ahimeleka, przychodzi do Dawida, donieść mu o tym wszystkim. I poniekąd mówi mu: słuchaj, bo mój ojciec nie żyje. I Dawid wtedy odpowiada takie słowa, że to jest jego wina. Oczywiście wina była Saula, i tutaj niezaprzeczalnie, natomiast Dawid mówi Abiatarowi, że on przeczuwał, że on w zasadzie wiedział, że ten Edomita doniesie o wszystkim Saulowi. Niesamowita gorycz. Kiedy Dawid grzeszy z Betrzebą przez swoje lenistwo, bo nie poszedł na wojnę, a powinien na niej być, bo wolał dłużej spać, kiedy powinien wcześniej wstawać, kiedy kręci i mota, kiedy dopuszcza się morderstwa na mężu Betrzeby, Bóg przychodzi i doprowadza, że te trudne doświadczenia nie zabijają Dawida, ale pozwalają mu iść dalej. Fakt, niesie on bardzo wielką odpowiedzialność i konsekwencje do końca życia, ponieważ przecież synowi Dawida później giną z ręki jednego z jego synów, Absaloma. I sam Dawid musi uciekać przed Absalomem, kiedy ten jakby popełnia życiowy błąd i obwołuje się królem w miejsce Dawida. Kiedy Dawid polega na liczbach, a nie na Bogu, wtedy kiedy decyduje się policzyć Izraela, przechodzi trudną lekcję, w której Bóg daje mu do wybrania, w jaki sposób chce być ukarany. Za to, że przestał polegać na Bogu i zaczął liczyć, aby móc polegać na liczbach, ile ich tam jest, ile takich mężów do walki,
Widzicie, to tylko wierzchołek góry lodowej. Każdy chrześcijanin przechodzi podobne doświadczenia. I tak naprawdę, jakąkolwiek postać z Biblii weźmiemy, nawet z Nowego Testamentu, czy to Piotra, czy to Pawła, widzimy, że Bóg ma pewien plan dla człowieka i widzimy, że pewne rzeczy w życiu człowieka mogą zmienić się tylko przez ten ogień doświadczeń. Kwestia tego, jak my reagujemy na ten ogień doświadczeń, który przychodzi do naszego życia. Czy mamy świadomość tego, że Bóg nas doświadcza i wtedy, podążając za słowami napisanymi w Biblii, nie będziemy się trwożyć, tylko poddawać się temu Bożemu wychowaniu, Bożemu karceniu. Co my wtedy robimy? Mam nadzieję, że kiedy my będziemy przechodzić te wszystkie trudne doświadczenia, które wydają się czasem mega nielogiczne, to uchwycimy się Boga i pomyślimy sobie, że wspomnimy sobie na te historie, które są zapisane w Biblii. Historię Józefa, Dawida, wszystkich mężów Bożych, Mojżesza, Pana Jezusa. I będą one nam zachętą, bo każda z tych historii kończy się w jeden sposób, że Bóg przez życie tych ludzi wykonuje swoje dzieło, do którego ich powołał. Że Bóg przez tą trudną drogę wykorzystuje do tego, aby ukształtować odpowiedni charakter tych mężów Bożych. Po to, aby byli oni błogosławieństwem dla innych. Jest to trudne, jest to nieprzyjemne, ale jest to konieczne, ponieważ pewnych rzeczy sami nie będziemy nigdy swoją pracą w stanie zmienić. Pewnych błędów, które popełniamy, nie bylibyśmy w stanie wyprostować, gdyby nie Pan Bóg. I bo owszem, Bóg dopuszcza trudne chwile, Bóg dopuszcza nasze największe wtopy, ale liczy, że kiedy nawet popełnimy błąd, to podniesiemy się razem z Nim i wyciągniemy lekcję. Dlatego mówimy, że wszystko w życiu chrześcijanina jest albo błogosławieństwem, albo lekcją. Chwała Bogu, niech będzie za te doświadczenia, które przechodzimy. I oby nasze serca były tymi czystymi sercami w tej historii, tak jak serca tych wszystkich mężów Bożych, którzy byli chrzczeni ogniem. Amen.